Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Marią Deką. Część piąta. Jak wyglądała archeologia na Zakaukaziu w latach 60. XX wieku? No więc ogólnie to mi trudno powiedzieć, bo właśnie tam rzeczywiście wtedy chyba byłam jedną z pierwszych, albo w ogóle pierwszą osobą archeologiem tutaj z Polski. Więc rzeczywiście organizowano mi te pobyty wspaniale. Poza tym, jeśli chodzi o Gruzję, to tam rzeczywiście żywa pamięć była Polaków, którzy po powstaniach naszych, zwłaszcza listopadowym, tam zostali zesłani i oczywiście od razu zorganizowali też powstanie przeciwko Rosji. Dużo tam zostało, zakładało rodziny. Także poza tym jeszcze właśnie okazało się, że bardzo powieści Sienkiewicza, zwłaszcza trylogia, tam były wielokrotnie tłumaczone na gruziński i w ogóle jakoś tak ludzie tą Polskę wyobrażali przez pryzmat właśnie Sienkiewicza. No i w związku z tym też no to właśnie bardzo sympatycznie rzutowało na przyjęcie mnie tam. Więc, a jeśli chodzi o archeologię, no to muszę powiedzieć, że bardzo nowoczesna jednak, że te wykopaliska, które oglądałam, sposób ich prowadzenia zupełnie nie odbiegał od naszych. Z tym, że oczywiście to były w ogóle nieporównywalnie duże wykopaliska, no bo jednak wtedy właśnie można było zaobserwować, że w tej przeszłości jednak no myśmy byli pewną peryferią cywilizacyjną, bo tam no te wykopy no to sięgały kilku, tutaj u nas na przykład, no, tak jak powiedziałam, na Wawelu to najgłębszy to był 10 metrów, na tam to kilkadziesiąt metrów były, to niewyobrażalne w ogóle głębokości, obszary, ilość zabytków wydobywanych. Także no może sposób ekspozycji w muzeach był taki trochę XIX-wieczny, ale sposób prowadzenia badań powiedziałabym, że zupełnie nowoczesny i też tam na przykład w Muzeum Archeologii Gruzji, tam była pracownia fizykochemiczna, była pani chemiczka z wykształcenia, chemiczka. Ona robiła też analizy różne i tak jak porównywaliśmy te wyniki, no to właściwie nie odbiegały od naszych. Bo jeszcze może tutaj właśnie dodam, że jeśli chodzi o sposób opracowywania zabytków szklanych, no więc tutaj zorganizowaliśmy taki zespół, to znaczy wyszła inicjatywa od profesora Olczaka, potem on się rozszerzył na międzynarodowy właśnie na badaczy z Rosji, Gruzji, Ukrainy, żeby opracować zasady opisu tych zabytków. I po wielu latach, po wielu dyskusjach, bo to się okazało właśnie inne szkoły, więc trudno było na początku stworzyć jakiś jeden system, ale wtedy też właśnie można było zaobserwować, że sposób opracowania, podejścia do zabytków w tych republikach południowych wcale nie jest jakiś archaiczny. Zresztą tam no, miano kontakt też z archeologią zachodnioeuropejską. Także to porozumienie się dosyć było łatwe, no i żeśmy po wielu, wielu trudach, wyszła ta książka, właśnie Zasady opisu zabytków szklanych w języku francuskim, u nas w Instytucie żeśmy opublikowali. Teraz ja jeszcze kontynuuję, bo to były opisy wyrobów szklanych we współpracy z kolegami ze Słowacji. Też chcę opracować jakiś system opisu różnych pozostałości produkcji szkła, no więc tam piece i różne półfabrykaty i tak dalej.
No i właśnie wracając do pana pytania, no właśnie chyba odpowiedziałam, że właśnie ta archeologia, mówię w tej chwili o Gruzji. Potem, jeśli chodzi o Azerbejdżan, to już może bardziej ta archeologia była bardziej tradycyjna. Armenia, w Armenii też, tak jak w Gruzji, właściwie był to poziom porównywalny do naszego. Wyobrażenie o archeologii, a rzeczywistość. No to w ogóle jak szłam na archeologię, to już było wiele, wiele lat temu, więc w ogóle i archeologia inaczej wyglądała. No oczywiście, że przed decyzją podjęcia tych studiów starałam się czytać dużo, ale no wtedy nie było jeszcze tak dużo takich jakichś ogólnych książek, prac, ujęć. No czy się sprawdziło? No przede wszystkim właśnie rozwinęły się te metody, bo te rzeczy, które ja, te prace, które ja przeglądałam przed egzaminem na studia, no to jeszcze były takie typowo archeologiczne opisywanie zabytków. A trudno powiedzieć, czy się sprawdziły moje przewidywania. Po prostu archeologia się rozwijała za moich czasów i zresztą ku lepszemu właśnie rozszerzały się te metody badawcze. Ja zresztą od początku chciałam jednak pracować naukowo, bo jakoś na przykład praca muzealna mnie specjalnie nie pociągała, ale właśnie naukowo z tego względu, że można po prostu rozwijać metody badań.